Siemanko wszystkim, Maciej Pitrowicz z tej strony, kanał Real Progress. Kolejny materiał razem z Patrykiem, razem z Kacper. Siema, panowie. Siemano, siemano. Myślałem, że Patryk to zacznie albo Kacper, ale chyba nikt z nas nie ma siły. Jest dość późno, ale tak czas pozwolił, abyśmy tak to nagrali. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o ładowaniu. Chłopacy są tutaj przed zawodami. Wielkie plany, jeśli mowa o dodatkowych węglowodanach. Może to się wyda dla niektórych dziwne, natomiast jest to, że tak powiem, dzień do świętowania, a dodatek jest z nami specjalista od jedzenia, czyli Kacper, a również były takie śmieszne, pozytywne komentarze, że jeżeli Kacper mówi o jedzeniu, to jest zabawnie. Ja nawet dostałem się od mojego znajomego i również podopiecznego wiadomość, że może fajnie by było, żebyśmy coś nagrali z Kacprem, jeśli mowa o jedzeniu, więc to, a na dodatek będzie pewnie zabawnie. A na dodatek jeszcze porozmawiamy sobie o zawodach, które odbywają się już w ten weekend, czyli Arnold Classic. Powiemy, kto startuje, co myślimy o formach i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście pokibicujemy już w ten weekend. No to słuchajcie, panowie, może wy bardziej, może nie bardziej głodni, bo u mnie też również niezbyt ciekawie, pół worka ryżu na dzień, ale to już takie moja fanaberia. Mówcie, ja słucham i zaczynamy. Kacper, jaki jest plan na Patryka? To znaczy, z Patrykiem doszliśmy do wniosku, bo zna już trochę swój organizm, on konsultuje cały czas oczywiście z Mateuszem wszystko. Jasne. Że najlepiej sprawdza się dwudniowe ładowanie, bo myśleliśmy pierwotnie... Ale nie, to jest... Ale to jest... No mówcie, mówcie. Ale to jest prawda, bo... Jak byłem przegłodzony teraz po tych kilkunastu dniach i robiłem tam sobie refeedy jednodniowe po 700-800 gram węglowodanów, to mi to zupełnie nie pomagało. Zrobiliśmy refeed w poniedziałek, 800 gram węglowodanów, wstałem na drugi dzień, kompletnie mnie to nie nabiło. Załadowaliśmy 1000 i dopiero na trzeci dzień forma się poprawiła. I teraz zaczynam zauważać, zeszliśmy z kaloryki. Teraz aktualnie jest 540 gram węglowodanów w dzień treningowy, no i ta forma faktycznie woda schodzi i się poprawia, więc ogólnie nawet badania potwierdzają to, że bardziej sprawdzają się ładowania dwudniowe niż jednodniowe. Nie? Jeśli chodzi o podbicie leptyny i jeszcze poprawę metabolizmu. To czekaj, jeszcze tutaj się poprawię, bo zaraz dużo osób, które trenują tak, wiesz, amatorsko. No tak, tak. Chciałbym powiedzieć, no wiadomo, że tutaj będzie dość fajne ładowanie, bo będą dwa dni po 1000 gram węglowodanów, no to można powiedzieć, że to jest dość sporo, nie? Ale ja, tak jak widzicie, mam w dzień niskich węglowodanów 500-400 gram w dzień treningowy, więc to jest... Dokładnie, ja na tym jedzeniu już można powiedzieć, że jestem w bardzo mocnym deficycie, nie? Tak, i jesteś w dość solidnej już formie, za chwilę masz start, no i kolejna rzecz, że jesteś zawodnikiem, który waży 100 kilo, nie? Więc aby tutaj widzowie nie brali pod uwagę, że zaraz tutaj będą lecieć ładowane dwudniowe. Wszyscy do Kacpra, Kacper, jak to rozegrać? Ale zaraz Kacper powie, jak to rozegrać i możecie sobie ściągnąć. Dobra, ile tych węglowodanów poleci? Dwa dni po 1000. Prawdopodobnie. Ja to jeszcze chciałbym dodać, że ja jeden dzień na pewno z tego nagram. Możecie napisać w komentarzu, który dzień wam będzie bardziej odpowiadał. Nie wiem, czy uda mi się dwa dni nagrać. Ale to właśnie napiszcie w komentarzu. No i będą dwa dni, nie wiem jeszcze do końca kiedy. Bo tak naprawdę załadujemy wtedy, kiedy będę czuł, że zaczynam robić się miękki, waga podskoczy do góry, to wtedy będę ładował. Nie wiem, czy to wypadnie tak jak w tym tygodniu, wtorek, środa, tak? Wtorek, środa ładowaliśmy. Więc zobaczymy, kiedy go zrobię, no ale najprawdopodobniej w następnym tygodniu, myślę, że połowa gdzieś tygodnia będzie materiału na naszym kanale. Dobra, ja już widzę, że tutaj... Kacper jakby kochał piwo, a piwa rok nie widział, jakby piwo stało. Kacper, myślałeś o tym? No dawaj. Pamiętaj, że ludzie bardzo lubią naprawdę, kiedy o tym mówisz, ale to, jak ty mówisz o jedzeniu, jak nawet piszesz o tym jedzeniu, to ja słyszę, jak mówisz. I Patryk chyba to samo, bo jak ostatnio nagrywaliście we dwójkę, to też tylko widziałem, jak zaczynasz gadać i Patryk już tylko taki uśmiech robił, więc no ja jestem ciekaw. Z pasji do jedzenia po prostu. Przede wszystkim tutaj na wstępie trzeba dodać, tak jak Maciek zaznaczył, Patryk ma dosyć wyjątkowy organizm, bo o ile większość zawodników w pewnym stanie deficytu, dłuższego deficytu,
wymaga takich ładowań, zdecydowana większość, to jednak jest tylko nikły procent ludzi, którzy są w stanie przejeść taką ilość jedzenia, nie wypadając z tego deficytu i że wychodzi im to na plus. Więc tutaj tak właśnie jak Maciek zaznaczył, nie sugerujcie się samą ilością, to jest bardziej taki fun fact, czyli coś takiego ciekawego, jako ciekawostka podane, że po prostu zawodnik jest w stanie przejadać takie ilości, by ten proces redukcyjny dalej trwał w najlepsze. No ja powiem szczerze, że przy tym pierwszym podejściu u Patryka to ja byłem bardzo zaskoczony, bo u mnie na przykład ta sytuacja tak nie wygląda. Ja nie jestem w stanie przejadać takich ilości jedzenia, węglowodanów, bez wybijania się z deficytu. Po prostu nie zrobiłoby mi to nic pozytywnego. Muszę zjeść więcej, ale mogę zapomnieć o tym, żeby zjeść 800, 1000, dwa dni pod rząd, bo po prostu waga mi podskoczy od razu na 110 kg i to nie będzie tak, że wyschnę tylko, ale też podejdę później tą wodą i nie mogę sobie na coś takiego pozwolić. Czyli pod kreską, o ile te refeedy co jakiś czas, i to jest kwestia umowna, niektórzy sugerują je raz na tydzień, dwa dni i jedni troszkę częściej, ale ogólnie dużo lepiej sprawdzają się dniowe. Pojedynczy dzień refeedu to bardziej moim zdaniem jest taki dla zaspokojenia smaków, dla po prostu chwilowego takiego wytchnienia, bo nie aktywuje on procesów metabolicznych w takim samym stopniu jak dwudniowy, więc tak naprawdę jedynym profitem będzie, że trochę nam ściągnie wodę spod skóry, do mięśni, będziemy sprawiali wrażenie, że jesteśmy trochę bardziej susi, może złapiemy trochę wagi, bo będzie większa treść, ilość treści pokarmowej, którą po prostu mamy w sobie, ale jednak te dwudniowe już naprawdę fajnie działają. No i u Patryka tak doszliśmy do wniosku, że najlepiej się sprawdzi właśnie te dwa dni po tysiaku węgli. Ja myślę, że on sobie spokojnie na to może pozwolić i pewnie zestawi te dni ładowania z takimi dniami dosyć ciężkiego treningu. Gdzie tak, pierwsza... znaczy pierwszy dzień myślę, że to będzie dzień nietreningowy. Bo może to być dzień nietreningowy, ale drugi już będą leciały plecy. No i później już same raczej będą ciężkie treningi. Myślę nawet, że można by było spokojnie więcej tego jedzenia dać, ale też nie ma co przesadzać. Myślę, że to 1000 gram węglowodanów dwa dni w zupełności wystarczy. No bo tak jak widzisz, załadowaliśmy 800. I tak naprawdę tak jak doszliśmy do wniosku, że i tak lekko nie doładowaliśmy, bo ta waga powinna stanąć. Przybliżę może tutaj bardziej, jak to wyglądało. W poniedziałek rano ważyłem 104 kg, załadowaliśmy 800 gram węglowodanów, waga spadła na 103,5 kg, załadowaliśmy jeszcze na trzeci dzień, czyli na drugi dzień, czyli w środę 1000 gram węglowodanów i waga spadła kilogram, a ta waga powinna się tam w miarę utrzymywać, jeśli bylibyśmy załadowani, no nie? Więc jeszcze później trochę dojadłem, ale i tak ta waga zaczęła spadać, więc już w tym tygodniu nie było sensu więcej jeść po prostu. No i forma u Patryka też była na widoczny plus, bo to jest właśnie ten główny taki faktor, na który powinniśmy zwracać uwagę. I to się ocenia takie 2-3 dni, 4 po refeedzie, bo siłą rzeczy jak już się załadujemy, no to pociągniemy trochę tej wody, a później jak ona schodzi nam spod skóry, to widzimy efekt finalny. I ten stan, gdzie mamy niską tkankę tłuszczową, tak naprawdę jest fajnym stanem, żeby zbadać nasz organizm, jak on reaguje na różną podaż węgli. Wiadomo, że każda redukcja jest inna, czasami mamy z innego punktu startujemy, każdy prep jest inny, nie zawsze trzeba kręcić tyle samo kardio, ale mniej więcej osoba, która zazwyczaj robiła redukcję, kończyła, nie wiem, na 400 gramach węglowodanów, jest mało prawdopodobne, że nagle będzie musiała jeść 50 gram węglowodanów, jeżeli nie goni ją jakiś pojebany termin. Więc tutaj mogą być drobne odchylenia od tego, jednak taka zmiana 180 stopni nie wchodzi w grę. U mnie też troszeczkę ten ostatni okres był taki zabiedzający, że tak powiem, bo tam miałem 300 gram węglowodanów w dzień treningowy, 350 w dzień wysoki i 240 w dzień nietreningowy, czyli też bardzo nisko jak na mnie. No i ja zauważyłem, że zacząłem puchnąć. Czyli ja też ta waga zaczęła iść do góry. Sorry, muszę zmienić tylko miejsce, bo ja... Popatrz. Się... Dobra, spoko. No, gadajcie.
I po prostu tam razem z trenerem doszliśmy do wniosku, że damy sobie dwa dni po 450-500 węglowodanów. I po pierwszym dniu już takiego jedzenia większej ilości ja się zacząłem czuć tragicznie. Czyli to właśnie paradoksalnie jest dobry objaw, bo te przemiany po prostu materii, to wszystko ruszyło. Zaczęły się troszeczkę większe skoki cukru, ale ten cukier bardzo szybko się stabilizował, więc na to byłem spokojny. No i suma summarum, tam 2-3 dni po zakończeniu tego, w ogóle też tak abstrahując, jak robimy sobie taki refit, zależy jeszcze w jakiego punktu startujemy, to bez sensu jest wracać moim zdaniem na tą samą podaż, ewentualnie jeżeli widzimy, że puchniemy na tym, że coś idzie nie tak, że ta waga idzie do góry, ta forma się nie poprawia. Warto może trochę przeanalizować dietę i zmienić proporcje makro. To nie musi być, że sama kaloryka idzie do góry. Może na przykład fatu jest za dużo. My raczej z Patrykiem jesteśmy, Maciek, ty tak samo, ludźmi, którzy na redukcji jedzą małe ilości tłuszczu. Bardzo małe ilości i bardzo dużo osób mówi, że jest to niezdrowe. Natomiast tak jak ostatnio do ciebie pisałem, jeszcze z innych produktów to się nazbiera tak naprawdę, a z racji tego, że my mocno rozmaicamy dietę, do tego fatu trochę z tych innych produktów przychodzi. Plus trzeba pamiętać, że w dzień treningowy zawsze tego tłuszczu mamy więcej. Plus tych węglowodanów też ani Patryk, ani Kacper, ani ja nie mamy mało, nie ma co gadać. Tak, no i też właśnie tutaj kluczowa jest kwestia, że my liczymy sobie kalorykę z samego makro. Bo jeżeli wbijemy sobie, powiedzmy liczymy, nie wiem, 300 gram białek, 500 gram węglowodanów, powiedzmy i tam 30 gram fatu. I liczymy tylko i wyłącznie to i nam wychodzi ogólna kaloryka, ale jak wbijecie sobie te produkty, które używacie na przykład w Fitatu czy w MyFitnessPal, no to mi z 3200 robi się 4000. Tak. W taki dzień, więc dokładnie. Jak to tak liczymy, no to znaczy ogólnie zasada jest taka, żeby trzymać się jednej stałej. Można liczyć tylko z makro, albo można liczyć wszystko, ale od początku do końca warto się tego trzymać, bo ja kiedyś taki błąd zrobiłem, że liczyłem właśnie tylko z makro, zacząłem to wbijać w aplikację, złapałem się za głowę, się kurwa, za dużo jem. I nagle zacząłem to przycinać tak, żeby wpasować się w to makro już z aplikacji. No i to było zabiedzenie totalne. Organizm zgłupiał i to wszystko zwolniło. Wiesz co, to jest takie ciekawe, bo ja jak robiłem prepa, pierwsze przygotowania, wiecie, strzelam, jak startowałem z Patrykiem, też było 500 węgla końcówka, ale ostatni start, strzegam wrześniu, ostatni start, 20 listopada, było 220 już węgla, nie? A tam wiecie, jakieś tam limity, jakieś takie pierdoły, bo tam był ten klasyk fizyk nieszczęsny. To tam właśnie do Adama powiedziałem, że ja liczę 70 białka jako 350 kury, nie? Takie normalne. Okazało się, że no nie, że mam liczyć ze wszystkiego, wiecie, jakby, tak jak ty właśnie Kasper mówisz, czyli z ryżu, jeszcze makaronu i tak dalej. Bo to już jest tak niska kaloryka, żeby dokładnie to wyliczać. No, ale powiem wam, że liczę cały czas i cały czas tak liczę. Dla mnie 80 węgla to jest worek ryżu, nie ma białka, nie ma tłuszczu, płatki owsiane, na płatki owsiane takie rzeczy zwracam uwagę. I takie rzeczy, jeżeli mają smalec jakiś, czyli tam na 100 gram jest około 7 gram tłuszczu, to zwracam na to uwagę, ale ogólnie, broń Boże, nie patrzę na to. Dużo osób też pyta, czy liczyć z piersi tłuszcz, czy liczyć z jakichś tam polędwiczek tłuszcz, czy z białka, makaron. No słuchajcie, jeżeli jesteście na masie i jecie, przypuśćmy, tyle co ja, czyli 300 gram makaronu na posiłek, nie? To macie w samym makaronie 40 gram białka. To dorzucicie do tego, chcecie mieć 60 białka, to dorzucacie do 300 gram makaronu 100 gram piersi. I macie 60 białka, no to jest chore. Znaczy chore. Można tak jeść. Niech tak jedzą na przykład kobiety, które, wiecie, czy startują, czy redukują. Niech kobieta liczy tak dokładnie, nawet jeśli chce, tak? Ale zawsze bierzmy poprawkę na to, że tego białka będzie więcej. Jeżeli będziemy liczyć, po prostu dajmy może zamiast, jeżeli ktoś potrzebuje 60 gram na posiłek, to rozpiszmy nawet 50 i weźmy na poprawkę, jeszcze białko jeszcze dojdzie z innych produktów, nie? Ale po pierwsze, to jest na pewno dużo bardziej wygodniejsze. Nasz organizm też nie ma wagi kuchennej przecież w sobie. No jasne. Też wydatek energetyczny w ciągu dnia jest różny. Nikt z was nie wie, co jeszcze powiem teraz. Powiem jak no. Nie ja. Mnie to ogólnie wkurwia te podejście. Wiecie co, bo teraz ludzie zrobili się tacy, szczerze mówiąc, może dokładnie, ale z drugiej strony leniwi. Bo kurwa tak. Liczysz białko z makaronu, liczysz kroki. Maciek, ludzie do mnie piszą, Maciek, ja robię 10 tysięcy kroków dziennie, a ty mi każesz robić 45 minut cardio. No dobra, kto do mnie jeszcze dzwoni o tej godzinie? Jest 24. Co za życie? I słuchajcie. Życie ostre jak maczeta. Tak. Weź, kto do mnie dzwoni? Jakieś dupki do mnie dzwonią. To.
No i słuchajcie. I tak, i robię 10 tysięcy kroków. A wiem kto. 10 tysięcy kroków i ty mi każesz robić 45 minut cardio. To słuchajcie, to ja zawsze mówię w ten sposób. Czyli jeżeli posiedziałeś na kiblu nie 5 minut, a 15, to też to wliczasz w ten wydatek energetyczny, że dłużej siedziałeś na tym kiblu i dłużej się starałeś, żeby coś tam zrobić, bo wiecie, ludzie teraz liczą wszystko dokładnie, a nie ma komu zapierdalać. I to jest prosty przepis na formę, tak wam powiem. Na formę, jeżeli chcecie zrobić formę, robicie deficyt, trzymacie się przede wszystkim jednego dobrego schematu, tak jak Kasper tutaj mówi, Patryk, trzymamy się jednego schematu, zmienne wprowadzamy po prostu z czasem, a nie nagle kombinujemy. Już tu było trochę za dużo kroków, tu było tych kroków za mało, tu zjedliśmy trochę więcej makaronu, więc może utnijmy tego i tamtego. Ludzie teraz, wydaje mi się, wiecie co, że naglądali się tych wszystkich kanałów, gdzie jest to tak fajnie przedstawione, że te fit posiłki, fit przepisy i tak dalej, a to w ogóle ani nie jest fit, ani nie w ogóle nie pomaga w robieniu tej formy. Tak, mnie najbardziej rozpierdalają te fit placki, nie? Te fit placki to mają tyle wspólnego z plackami, co placki, które tak. My zrobimy sobie z Nutellą po zawodach. Tyle samo, właśnie. To jest takie same makro. Wiesz, ale to makro tam kurwa wygląda tragicznie przecież w tym, wiesz, to się niczym nie różni tak naprawdę od normalnego placka. Białko, tam białka, fatu i węgla jest po równo wszystkiego. Dokładnie. Tak, dokładnie. To tak i kalorycznie, samo jakbyś, kalorycznie jest w chuj. Tak samo jakbyś wpierdolił szarlotkę od babci albo od mamy. Dokładnie. Ale wiecie, ja dobrze. Wolałbym ojebać szarlotkę niż jakiś fit gówno. Tak ale naprawdę. Wracając. Kacper, brytwankę. Po co ja mam twaróg mieszać z żelatyną i z wiórkami kokosowymi, jak do tego mam dodać dwa batoniki Kinder Bueno, żeby mieć ciastko, które się kurwa Kinder Bueno nazywa. I ono nagle jest fit. Albo to była różnica, czy ty dasz, nie wiem, pół kostki masła do jakiegoś placka, do ciasta francuskiego, bo tam mąkę się zagniata z makłem, z jajkami, czy ty dodasz szklankę, czy pół szklanki oleju kokosowego. Tak, no właśnie. Okej, no wiadomo, że zdrowsze to będzie, zdrowsze podejście, no nie? Dobra, zdrowsze to będzie, a formę to no to, nie ma żadnego wpływu. Słuchajcie, to jeżeli to ma być zdrowe, to przepraszam, czemu takie... ale ja jestem trochę chory, sorry chłopaki. Jeżeli to ma być zdrowe, to czemu takie osoby, które trenują co 4 tygodnie, lecą w taki balet, że to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem? Na przykład. Dlaczego połowa zawodników, skoro to jest taki zdrowy tryb życia, sport i tak dalej, połowa zawodników pali fajki, bo nie wytrzymują z głodu? No co to ma wspólnego ze zdrowiem, tak? No nie oszukujmy się, ludzie wiecie, ludzie, naprawdę zrobił się taki świat, ten fitness i fit taki zakłamany, ale to tak zakłamany, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Wszyscy się, no wiecie, ludzie chcą zacząć z tym sportem, Patryk nie śmieje się, ale naprawdę, ludzie chcą zacząć z tym nie, sportem. Nie, bo ja się śmieję, bo kurwa mieliśmy mi ładowanie rozpisywać. Zaraz rozpiszemy ładowanie. Ludzie nie, mieli, jak my zaczynaliśmy trenować, Kacper zaczynał jeszcze wcześniej tak naprawdę, ale jeszcze myślę, że Kacper już był taki dość sporowaty, to ja mocno się interesowałem YouTube'em, bo było to moim marzeniem, aby dobrze wyglądać. Wtedy były kanały, gdzie, wiadomo, wszyscy byli naturalni, ale były proste schematy. Marek Olejniczek stał w kuchni, pokazywał, jak robić formę, tak? Radek Słodkiewicz stał chyba jeszcze w Muscular Development, jeżeli dobrze mówię, pokazywał, co tam gotować. Michał Karmowski i był jeden schemat, tak się to robiło. A teraz, żeby dojść do formy, masz 15-20 różnych rozwiązań, 20 różnych diet i kurwa nikt nie wygląda. I wy mi powiedzcie dlaczego. Bo wszyscy chcą gotować inaczej, wszyscy chcą znaleźć inne rozwiązanie. Jeden będzie robił kroki, drugi interwał, trzeci aeroby, a czwarty będzie jeszcze z dachu skakał. I nikt nie wygląda. Ludzie są nie tak no, ogólnie teraz. Fajne jest urozmaicanie tych zdrowych produktów, a nie szukanie chuja. Dokładnie. Pierdołami. Można. Jak można? Nie da się kurwa zrobić formy na takich ciastach, na takich rzeczach. Ktoś tam mówi, że kurwa będzie jadł, zrobi formę na burgerach, nie wiem, kurwa z McDonalda. To nie jest możliwe, to jest przetworzony syf, na którym nie zrobisz formy. Możesz sobie schudnąć, jak wliczysz tą kalorykę, ale żeby robić jakiś progres, kurwa, żeby twoje mięśnie rosły, tak dosłownie powiem, no to kurwa nie będziesz tego robić. Wiesz, bo to tak jak Patryk, załóżmy, je 4000 kalorii na redukcji. I teraz ktoś powie, o, nie 4000 kalorii, z czego to jesz i tak dalej. Równie kurwa, pięciem, no mógłbym, kurwa, równie dobrze, tak jak mówisz, jeść to z syfu, nie? Jak dokładnie, no to, no to właśnie, i Patryk sobie wskoczy teraz na, nie wiem, tam Kasper się zna dokładnie na kaloryce Big Maców i tak dalej, ale to już kolejnego ukryta, taka wiedza. No Kasper, ile musiałby zjeść Big Maców na 5000 kalorii? 8? 700 jest chyba w jednym, nie? 500 jest w jednym, a w 500. 10. No to 10 Big Maców. No to dlaczego Patryk nie posiedzi? Ej, ale tak naprawdę to jest cały chuj. Ja bym sobie tym nie pojadł. Tu masz 5 posiłków. No nie ma szans. Patrz, tu masz 5 posiłków po 2 Big Maki. Patryk, słuchaj,
Jakbyś to rozbił na cały dzień, to byś nie pojadł. Ja pamiętam, jak dziś, to był 2018 rok, nie pamiętam, który to był miesiąc, ale chyba czerwiec albo lipiec i było jakoś któreś lecie Big Maca w Polsce, nie wiem, 10-15, w każdym razie Big Maca były za piątala. Ania, chodź. I jechałem po prostu w trasie i patrzę, wpadam do Maca, chciałem wpaść pierwotnie na kawę samą. Patrzę, to dwa Big Maci są za piątkę. Dobra, czekaj. Ja już powiem tak, przepraszamy za taki off-top, który był przez pół godziny, ale zaczynamy właśnie już o jedzeniu, na to czekaliście. Tutaj chcieliśmy trochę uświadomić, jak to wygląda z naszej strony, jeśli mowa o diecie, a teraz już zaczynamy od tej strony przyjemniejszej. Profesjonalnej. No i wchodzę do Maca, idę po kawę, ale tam patrzę, Big Mac za piątkę. No to kupiłem 10 Big Maców, muszę 5, no to kupiłem 10. Wziąłem to do tego kole i powiem wam, zjadłem te Big Maci 10, tak? 8 to zjadłem ze smakiem, 2 to już dopychałem. I nie no, znajadłem się tym trochę, ale myślę, nie ma tragedii. Ale spokojnie. A, napuchło ci to. O chłopie, jak ja zacząłem pić... Słuchaj. Pić, jak to spuchło mi w żołądku, tak jak ja to zjadłem od 15, to do 21 w ogóle jak wąż leżałem. Tylko trawiłem to. Ale to co, to jedzenie puchnie, tak? Tak, Patryk, słuchaj, byłem po balecie, byłem po imprezie i też zajechaliśmy do McDonalda dawno temu, z 5 lat temu, 4 lata. I też zjadłem chyba 4 Big Maci, wiecie, wódka wcześniej i tak dalej, i 4 Big Maci. Zjadłem to i myślę, ale jestem kurwa dalej głodny, nie? Ale tak jak Kacper mówi, jeżeli to jeszcze alkohol był wcześniej i to napuchło wszystko, ja nie jak Kacper się turlałem, tylko ja bardziej w stronę kota. Jak kot, no, zwracałem, bo tak. Ja też się nażarłem w McDonaldzie raz tak pod korek. Pamiętam, że opierałem się o samochód. Nie, to nażarłeś, to ja się dużo razy nażarłem w McDonaldzie. I nie dałem rady jechać samochodem. Dobrze, że byłem z kolegą, on kierował. Ja się wyjebałem, kurwa, na... rozłożyłem sobie fotel i leżałem całą drogę, bo się nie dało. Nie. Ale wtedy też solidnie zjadłem, tylko że wtedy tak sobie pomieszałem, zjadłem 2 wrapy, zjadłem 2 wieśmaki, zjadłem chyba jeszcze jednego, jakie są te sezonowe burgery, jak one się nazywają? Maestro. Zjadłem jedno maestro, zjadłem 2 McFlary i to było kurwa KO dla mnie, nie? Załatwiłem się totalnie, chuj no. Ale to było w przeciągu godziny, nie zjadłem także od razu, tylko jadłem z godzinę. Pamiętam, że to było moje ładowanie przed Strzegomiem. Pamiętasz, Kacper? Jak ładowałem przed Strzegomiem, syfem? Mam jeszcze zdjęcia, kurwa, jak się opieram o Passata. ile tygodni przed Strzegomiem to ładowałeś, bo już nie pamiętam. Czekaj, 2 tygodnie przed Strzegomiem byliśmy u ciebie z Matim, czyli pewnie 4, tak. 2 tygodnie przed przyjazdem do ciebie było. 4 tygodnie przed Strzegomiem ładowałem. I wtedy się tak ugotowałeś. Ugotowałem się w chuj. Kasper, ale wyszło na plus formą? Wiesz co? Stary, już miałem taki przepał, że wiesz co, podeszłem wodą na pewno. Na pewno podeszłem wodą, ale nabiło mnie. Później po tych 3-4 dniach zeszła woda, ale dużo lepiej jest ładować czysto. Tutaj Kacper, jak to z tą kaszą wodną przez Strzegomiem? Nawpierdalacie półczysto. Jakieś frytki, lejsy z pieca, ale nie taki typowy syf, kurwa, McDonald's, bo to jest zabójstwo. Jeszcze tym bardziej, jak jesz czysto przez, dajmy na to, okres 3 miesięcy. A nawpierdalasz się takiego syfu, to jest tragedia. Co pytałeś, Maciek? Jak było z tą kaszą wodną przez Strzegomiem? No jak, no brało się worek kaszy, wsypywało no, się... Czekaj, czemu ty to poleciałeś? Byłeś taki głodny, czy to dla jajka mi zrobiłeś? Nie, no ja lubię sobie pojeść, jak już ładuję. Okay. Ja miałem z tym problem często, że się odpalałem za bardzo. Nie miałem miałem tak w planie, że jem powiedzmy tam 150 gram produktu na posiłek, czyli tam 120 gram węgli, czy tam 200. No i coś, no ale pomyślałem, że to mogę załadować z kaszy wszystko praktycznie. No to leciała kasza manna pół kilo na 2,5 litra wody, to szło 100 słodzików, bo żeśmy tam gotowali, torba, pół torby kakao, tego dużego, no i 2 torby cynamonu. Nie bałeś się formy? Wiesz, znaczy, to, nie chcę powiedzieć, że miałem wyjebane, ale jak ruszyły
jak ruszyły te hormony, wszystkie szczęścia i organizm poczuł to, to po prostu to było silniejsze ode mnie. No i po prostu, no, musiałem się to nie jestem z tego dumny, bo to nie jest dobre podejście. Znaczy, wiesz, to nie jest dobre podejście, bo ty masz problemy z brzuchem. Zawsze mówisz o tym, że jak się najesz, to strasznie ci mocno brzuch do przodu idzie. I to właśnie te takie ilości kaszy, to kurwa, ciężko, Kasper. No. Na śniadanie mam jutro mam nogi i na śniadanie jest, ważyłem już tego wariata, zrobiłem go żybowcy przez noc, 150 kaszy, znalazłem, w ogóle to znalazłem. Weź go przynieś, proporcje. Weź go Proszę? Przynieś, pokaż, weź go przynieś, pokaż. Poczekaj. Kasper jest wariat, no, jeśli chodzi o jedzenie. Nie ma takiego kanału, co będzie. Nie ma takiego kanału, tak, nie ma. No, ile to waży? A to już jest płynne, czy jeszcze nie? O, piękne. Ale tutaj jest, proszę Państwa, kilo 625, bo ja metodą prób i błędów i codziennych eksperymentów doszedłem do tego, ile kaszy mogę na ile gram wody dawać, żeby po prostu maksymalnie mi się to ścinało i żeby to nie była zupa. Czyli tutaj jest ogólnie na litr 100 wody, poszło 150 gram kaszy i to zcięło. W to poszło 500 ml białek jaj. Ale gotujesz kaszę i białko dorzucasz? Tak. Najpierw gotuję kaszę z wodą, wiadomo, ze słodzikiem, z aromatem jakimś i później dopiero dolewam białek jaj, żeby ta kasza... Ale to trzeba ostudzić, nie? Dlatego to będzie się na rano robiło. To już jest, można by było fajnie jeść, a jak się odparuje, no to ta konsystencja się jeszcze bardziej się to zbije, no nie? Uh-huh. Więc będzie smaczne. Więc patrząc pod kątem Ale wiesz co, Kasper, ja próbowałem to robić raz i bez białek jaj to się tak nie zetnie. Muszą być białka jaj. No to proste. No. Białka z podstawy. I nie zcięło mi się, wiesz? Ja tak ogólnie nie używam za bardzo białek jaj. Właśnie nie, trzeba do Kaspra zobaczyć, żeby zajechać czysto białka jaj. Wchodzisz do Kaspra, otwierasz jabłkę. I są trzy półki białek jaj. Zapalony białek pod korek. Nie, no to ja biorę z farmy białka, no to te 24 kilogramy, co tam są, no to w miesiąc mi idzie równo. Czyli kilogram na dzień, można powiedzieć. Plus minus, teraz mniej. Bo na przykład, no ja teraz mam 50 gram białka na posiłek, więc okej, Micha się wydaje pojebana i w ogóle, okej, rozepcha mi to trochę żołądek i ktoś pomyśli, że to jest głupota, bo przecież robisz nogi, to powinieneś zjeść kleik ryżowy w jak najmniejszej objętości. Ale że chcę sobie pojeść, no to tutaj jest 120 gram węglowodanów i 50 gram białka i nie ma fatu. I to jest moje śniadanie. Ale ja sobie robię pszenną przed treningiem z izolatem i na litr wody daję 170 gram mąki pszennej, do tego 50 gram słodzika, 50 tabletek słodzika i 60 gram białka, wychodzi coś kilo 350, wyszło mi dzisiaj. No to jest też chuj, Michał, ale ja stary, za godzinę jestem już pusty. Nie, pamiętam, idę na trening, jestem już pusty, nie mam wyjebanego brzucha. Ja robiłem tak, że gotowałem płatki owsiane na noc, gotowałem na przykład, tak, ale tak dużo wody i wiecie, zamykałem to, że tego było naprawdę napukło, a później blendowałem kilogram kalafiora, do tego zblendowanego kilograma kalafiora wrzucałem te płatki owsiane i jeszcze tam kruszyłem, jak coś mogłem tam dokruszyć z węgli, to jeszcze kruszyłem te wafle, te kukurydziane cienkie i tam jeszcze blendowałem i wrzucałem 400 gram twarogu ze słodzikiem, nie? I taką michę jadłem. Zawsze ale wchodziło to moment. Nam teraz byś tego nie zjadł, co? Teraz jakbym to dostał, to bym... Ja bym się ugotował. Nie, to nawet bym nie wziął, tak, to był obrzydliwy ten smak. Nie miałbyś smaku, no, tego jest. Znaczy może smaku miał, bo wiesz co... Ale macie też, a zwróciliście uwagę na to, że na masie zmieniają się wam smaki? Mi niektóre rzeczy zupełnie inaczej smakują w okresie masowym, a w okresie redukcyjnym. A wiecie też między innymi dlaczego? W większości jest to spowodowane tym, że sam fakt przejścia na off-season powoduje, że my zaczynamy urozmaicać coraz bardziej jedzenie nasze. Dodajemy sobie więcej dodatków, więcej sosów, bardziej kombinujemy, pozwalamy sobie na więcej i przez to organizm adaptuje nam się do wyższego poziomu smakowitości potraw. Dlatego ciężej wrócić... Bardzo gadać, wiesz co? I zajebistym rozwiązaniem jest, przychodząc w okres masowy, nie urozmaicać tego na maksa,
tylko dopiero kiedy nas trochę korkuje, nie damy rady jeść, mocniej urozmaicać. I według mnie tak powinniśmy do szkoły poprzednictwowi, nie? No, sprawa jest prosta, to tak samo jak wygląda kwestia oto z towarem. Moim zdaniem off-season, powiedzmy, kończymy na iluś tam środkach, na jakichś dawkach, potem nie schodzimy na zero czy na mostek, bo fajnie wykorzystać okres po zawodach, ale nie robimy ani zejścia do zera, ani nie napierdalamy pod korek. Mówisz po redukcji. No. Po prepie. Tak. Bo powiedziałeś off-season i tak nie mogę skończyć. Tak. I na tym off-seasonie, jak chcemy urosnąć, po prostu ja mogę mówić, nie wiem, szczerze, na 500 testa, 400-500 testa, wypierdalamy wszystkie inne środki, i tak naprawdę sama zwyższona kaloryka, ten surplus kaloryczny, jasne, już nas będzie pchał do przodu, do góry i będziemy rosnąć na tym. I w momencie, jeżeli widzimy lekki zastój, to dokładamy kolejny dodatek do tego, na przykład Nandrolon, czy tam Bolda, czy coś, i ewentualnie dźwigamy sobie tego testa, czyli jak jest jakaś potrzeba, to dodajemy, a nie, że wrzucamy od razu wszystko naraz i to jest bez sensu. Ale wiecie co? Tylko wiecie co? Taki okres, żeby wykorzystać, trzeba wejść po okresie redukcyjnym 100% czysto. Także po prepie się to za bardzo nie udaje. To znaczy, albo nie napierdala cię po prostu. Patryk, sorry, że ci przerwę. Ja widzisz, jak widzicie, ja miałem tego prepa na wiosnę, który nie doszedł skutku siłą rzeczy, ale forma na sam koniec nie była zła. Już wyglądałem w miarę dobrze i nie ulałem się po tym prepie, mimo że wpierdalałem bardzo dużo. A dlaczego? Bo właśnie wybrałem produkty o dużej objętości, czyli poszedłem w ziemniaki, właśnie w takie kasze, czyli produkty, które ograniczałem w ostatnim okresie, żeby nie rozpychać tego brzucha, a potem miałem to wyjebane po prostu, bo jednak kaloria to jest kaloria, to było najistotniejsze. Bo coś, czego nam najbardziej brakuje na prepie, to jest uczucia sytości. I jak nam się odpali przepał, to my nie mamy smaków, żebyśmy, no wiadomo, żebyśmy zjedli, ale że musimy pizzę zjeść czy coś, tylko po prostu chcemy poczuć się najedzeni. Więc jeżeli tak, zapewnimy sobie to, to tak naprawdę zaspokoimy tą potrzebę. I tak jak Maciek mówił, stopniowo urozmaicamy, czyli przyjadamy sobie tą, nazwijmy to jałową michę. Jeżeli już nie mamy blok na jedzenie, już nie mamy ochoty tego jeść, no to dorzucamy sobie jakieś urozmaicenie, na przykład czy to w postaci sosów, czy to w postaci jakichś dodatków, i wtedy jakby odblokowujemy sobie kolejny level, czyli dalej możemy iść, bo ruszamy trochę ten organizm. No, ale robię tak teraz, wiecie, bo jadłem 800 węgla i jadłem 800 węgla, to może głupota, ale z ryżu, z makaronu, wiecie, ziemniaki, takie rzeczy, tak w miarę czysto. Nie, zero dżemów, jakieś tam owoce po treningu, ale już jak widziałem, że to 800 węgla mi wchodzi bez problemu nadal, ale już jest to takie, wiecie, nudne, męczące, już tak nie smakuje. Jakaś surówka z biedry, jakiś tam z kolesów, jak ktoś tam mówi, czy coś, nie? Skyryp, zamiennik śmietany, załóżmy, i z ogórkami jakimiś, jakieś tosty wleciały raz dziennie, załóżmy, nie? Z szynką, jakimś tam, jakąś tam mozzarellą. I wchodziło to znów na nowo, jakby to było, wiecie, 400 węglowodanów, nie? I później dostajesz 1000 węgla i bez problemu to przejadasz. A normalnie tak, wlecisz, ja właśnie zawsze wystrzegam ludzi od tego, że wchodzisz w masę i wszyscy już się cieszą, masa, więc już tak płatki słodkie można, owoce można, chlebek tostowy można, kukurydziane można, coś tam sorbecik po treningu. No i słuchajcie, 8 tygodni masy i nie dość, że już nie masz jak tego urozmaicić, już ci wszystko smakuje jednakowo, już ci się nie chce jeść. Jelita też dostają w pierdol, przez to po prostu, że to jedzenie jest przetworzone w większości, jest to chemii bardzo dużo. I jesteś suchy, a już nie puchniesz, już nie masz apetytu, tylko dlatego, że nafaszerowałeś tą chemią. I co się dzieje? Nie trawisz tego jedzenia, jak powinieneś, nie przyswajasz tego jedzenia, jak powinieneś i już musisz robić krok w tył. I to jest właśnie najgorsze. Czyli nawet mimo formy, mimo dobrej tej wrażliwości, już nie urośniesz. Bo wiecie, nie sztuką jest zjeść 1500 węgla, bo czy ja, czy Kasper, czy Patryk, ja jestem pewny, że każdy z nas skoczyłby na 1,5 kilo węgla. Chcielibyśmy, czy nie, 3 czy 4 tygodnie byśmy to pociągnęli. Ale czy to będzie się przyswajało? Czy to nam pomoże, żebyśmy dalej jakby notowali progres? No nie. No nie ma opcji, tak? A wiele osób tak wybiera. Wiecie, można zrobić jak Jay Cutler, tylko nie próbujmy się do Jay Cuttera, który był genetykiem, i 3 galony, czy tam 2 galony soku pomarańczowego wypić dziennie. Jay Cutler jadł w dzień treningowy, nie wiem, czy robił refeedy, czy nie, ale jadł 800 gram węglowodanów. On kończył prepa na 800 węglowodanów. No to mówię, kończył na 800 gram węglowodanów. To on musiał na masie, myślę, że do ilu on dochodził? 1,5 kilograma. Tak, kilo 600. No i patrzcie, idzie, można to jeść, tylko po pierwsze predyspozycje genetyczne, to jak zadbaliśmy o nasze jelita, to jak, w jaki sposób weszliśmy w ten okres masowy, o czym właśnie mówi Kacper,
jak szybko to zmienialiśmy i tak dalej. Kolejna rzecz to są środki, suplementacja dodatkowa, bo to jest na pewno no, bardzo istotna kwestia. No i kolejna rzecz, jeżeli żyjecie jak kachlery i inni kulturysty z YouTube'a, czyli śpicie, jecie i trenujecie, to możecie sobie na to pozwolić. Wiecie, wszystko jest w zegarku. Schody o 8, trening o 12, przetreningowy, potreningowy, wszystko ugotowane, zrobione tak, jak powinno być, produkty. Człowiek taki już jest znajomy z produktami, wie, co może jeść, kiedy jeść i tak dalej. I wiecie, sztab ludzi też, tak? Sztab ludzi. Mamy no, dietetyk, jest fizjoterapeuta, jest to dietetyk. Może dietetyk, osoba, która ogarnie ci, z czym masz problem i tak dalej. I wiecie, ludzie, właśnie to z początku rozmowy, nie patrzmy na to tak w ten sposób, że każdy jest identyczny i ten robił tak, więc ja robię tak. Kacper je tyle, to ja też będę jadł tyle. Może ktoś będzie taki, kto zje taką michę jak Kacper, kilo 600, która ma tyle wody i na przysiadach po prostu, że tak powiem... Wysra to. Ale słuchajcie, tutaj chciałbym coś dodać, bo zazwyczaj ćwiczę po samym śniadaniu. Mhm. I jutro jest wyjątek od tego, bo ćwiczę po drugim posiłku. Stąd no. Pierwszy posiłek mogę pozwolić sobie na coś takiego, bo zjem go o godzinie 7, a no kolejny zjem po godzinie 10. Dlatego no. Kolejny posiłek to będzie po prostu półtorej torby ryżu i 250 gram mięsa. No dlatego, tak. Że wolę załadować obficie przy śniadaniu, gdzie i tak będę miał 3 godziny na to, żeby to strawić i spokojnie, a ten posiłek poprzedzający trening jest posiłkiem dużo lżejszym. I to ma sens, bo nawpierdalać się tak przed samym treningiem jest bez sensu. To już nawet nie chodzi o kaloryczność, ale dyskomfort. Druga kwestia, organizm musi rozdysponować energię, która jest jeden zasób, jeden generator do żołądka na proces trawienny, a część dać nam na to, żebyśmy mieli siłę wyciskać czy pracować na treningu. I stąd ani albo rybki, albo akwarium. Nie będziemy mogli w 100% zrobić ani tego, ani tego. Dlatego to jest ważne, żeby te posiłki po treningu tam się można ugotować. Ale to tak, no po treningu się nażresz, to sobie leżysz w łóżku i tyle, tak? Tak. Ale przed samym treningiem jednak ten komfort na brzuchu jest ważny. No to zdecydowanie. Dlatego mówię, przed treningiem u mnie ryż, czy właśnie mąka jakaś, czy kleik, czy coś, jak najbardziej. To panowie. Idzie na śniadanie, jem po ponad 3 godzinach, więc spoko. Nic dobra, nie, bo... panowie, zaczynajmy rozpisywać to ładowanie. Dobra. Miałem już zjeść godzinę temu. A ile minut mamy? Ile nagraliśmy? 37. Dobra, to jeszcze git. Kacper, od 1 do 6 i dlaczego? Dobra, ja sobie już numeruję, ale nie, zacznijmy od 1, bo tutaj może być gama produktów dość bogata, podejrzewam. Więc zacznijmy sobie tak, może nakreślę tutaj, o której porze będę trenował, ja trenuję zawsze po drugim posiłku, ale od samego rana myślę, że damy węglowodany oczywiście, białko tłuszcze będzie na ostatni posiłek, największą ilość węglowodanów skumulujemy właśnie około treningowo, myślę, że najwięcej dajmy po, co? Nie, ja bym zrobił Patryk, wiesz co? Ważne jest tutaj... W sumie, słuchaj, pierwszy dzień to jest dzień nietreningowy. Zapomniałem o tym też powiedzieć. Więc w pierwszym dniu tutaj nieważne. Rozłożymy, myślę, że w miarę równo, nie? Tak. Mhm. Zdecydowanie tak. No co, tutaj najistotniejszą kwestią jest, będzie, musimy zrobić balans pomiędzy tym, żebyś ty jednak miał jakąś przyjemność z tego jedzenia, bo to jest ważne, może dla kogoś nie ma w ogóle przyjemności i dla nas to jest ważne, ale z drugiej strony, żeby to trawienie nie kulało i nie przepychać się produktami, strączkami, takimi klimatami, tak, tak. Które po prostu będą nas wkurwiały, bo o ile fajnie mieć sytość, to zdychać czy gazować jest po prostu nie za fajnie. No co, no, sprawa jest prosta, dajesz 5 posiłków węglowodanowych, mamy 1000 węgli, no to jest 250 gram. Czyli mamy 250 gram na posiłek, no. 250 gram węglowodanów na posiłek. 200. Bo jest 5, tak, bo musiałem być 4, tak. To jest 200 gram węglowodanów na posiłek. No to jako, że liczymy ryż razy 8, na 80 gram węgla. Ja myślę, że w taki dzień nawet można płatki i owsiane policzyć też spokojnie jako 80 węgla, bo to, że mają trochę fatu. Więcej. Wiesz, to tak naprawdę bez różnicy. Wyjebane w to całkowicie. Totalnie wyjebane w to, wiesz, czy tam będzie tak naprawdę 50 gram więcej węgla, czy 30 gram więcej fatu. To nie zrobi żadnej różnicy, ale zacznijmy sobie, myślę właśnie tak, samo myślałem jak ty, zacznijmy sobie od śniadania. Na śniadanie wlecą płatki owsiane, nie?
Wiesz co, ja bym to zrobił trochę inaczej. Po pierwsze ruszyłbym właśnie posiłkiem, który się dosyć szybko strawi i odpali ci się przepał, taki konkretny. Tak, żeby kolejne posiłki w miarę fajnie wchodziły i te płatki owsiane, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że jak poukładamy sobie w naszym przewodzie trawiennym te posiłki, no to one się będą trawiły stopniowo. Więc produktami takimi bogatymi w błonnik, jak na przykład płatki owsiane, warto je sobie wrzucić, powiedzmy, w przedostatni posiłek, dlatego że zawarty w nich po prostu ten błonnik pomoże nam wypróżnić się zajebiście następnego dnia, więc automatycznie nie będziemy wypchani. Ja bym poszedł, szczerze powiedziawszy, w jakiś kleik. Poszedłbym w mąkę pszenną, ewentualnie mąkę ryżową. 200 gram to będzie ile? 300 gram mąki? 160 węgla i ja myślę, 200 gram mąki, nie? 300 gram mąki pszennej. 300 gram. Ja liczę po 70 mąkę, ja tylko ryż liczę 80. No to dobra, bo to nie będzie 300 gram mąki. 300 gram mąki. Na 300 gram mąki dajesz 1,5 litra wody. Półtora litra wody. A to wiesz, jaką ilość słodzików sobie dasz? Czy o, ja już tutaj napiszę, wiesz, daję, to nie ma znaczenia. Nie będę tutaj tego zapisywał, ale tutaj wrzucę pewnie półtora litra. Ja to bym 70 tabletek. Ja bym zrobił z tego naleśniki z białek jaj, z mąki i wrzucił tam twarogu dużo. Tak, to ale w sumie fajny pomysł. Pomysł jest fajny, ale tak naprawdę mając 50 gram białka w posiłku, bo pewnie tyle będzie miał, no to jest raptem kostka twarogu. No dobra, więc to zrób inaczej. To daj mąki, załóżmy jak masz 200 węgla, to daj mąki 250, to będziesz miał węgli, dobra, daj 200 mąki, to masz 140 węgla i daj 3 albo 4 skyry z twarogiem. No spoko, bo to też o kalorie. Też może być. Tylko w sumie, no w sumie mało kombinowania też musimy. Tylko cukier, nie? Trzeba przede wszystkim na to, żeby to były posiłki szybkie w przygotowaniu, bo ja nie będę kurwa siedział w kuchni 5 godzin, nie? Nie będę cały dzień siedział. Naleśnika sobie wystrzelisz, wylejesz. Nie no, naleśnika spoko. Ja ale bym zrobił, słuchaj, ja bym zróbmy zrobił dwie tak. Opcje. Zrobimy. Albo zrobię naleśniki, no mów Kacper. Ja bym zrobił tak, żebym poleciał jednak w ten kleik, ale jednocześnie zrobiłbym te naleśniki, ciasto i usmażył je, te co mówi Maciek. Więc one będą na nas czekały na któryś z późniejszych posiłków. I to będzie bardzo fajna alternatywa. A jak zjesz sobie później naleśniczka, stary, naleśniczki są pyszne. No na przykład na wieczór. Siłą rzeczy przychodzisz na wieczór do domu, aktywność się obniża, siadasz na dupie po ciężkim dniu, no i wtedy odpalasz sobie na słodko naleśnika, zjadasz, no to naprawdę wypas moim zdaniem. Spoko. No to dobra, no to tak możemy zrobić. Ruszmy tym kleikiem, czyli 300 gram mąki, 1,5 litra wody, dodatki tam dodajesz sobie jakie chcesz, no i do tego idzie 60 czy tam 70 na gram. Na pewno wleci cynamon i 60 gram izolatu. Jak jest cynamon, to musi być trochę jabłka podsmażonego. No, może być. Z kakao. Nie, daj kakao. Kakao z cynamonem jest pojebane. Cynamon i kakao. Cynamon to kurwa. A ile kakao dać? Kakao 20. Ile? 25 gram. A ja, ale mam kurwa białko czekoladowe. No to co? Fajna no to konsystencja kurwa będzie. Dobra, 20 gram kakao. O i 60 gram izolatu. Nagrasz to? Tak. Postaram się, nie wiem jeszcze dokładnie który dzień, ale na pewno któryś nagram. Dobra, lecimy dalej, bo jest mało czasu. No. Tutaj bym nie kombinował zbytnio i dałbym nieśmiertelną klasykę, czyli po prostu dwa worki ryżu, które dadzą nam 160 gram węglowodanów i w tym posiłku dałbym jednak odrobinę fruktozy. Dałbym te 40 gram węglowodanów z fruktozy. A dlaczego? Bo fruktoza też uzupełnia nam glikogen wątrobowy. A glikogen wątrobowy też jest potrzebny do tego, żeby po prostu wykorzystać maksimum siły na treningu. Tej fruktozy nie może być w chuj na dniu, bo organizm ma ograniczoną zdolność przerabiania tego i absorpcji, po prostu wykorzystania tego jako źródło energetyczne. Ale ja myślę, że dwa takie posiłki, gdzie jest po 40 gram tej fruktozy, to jak najbardziej można sobie na dniu dać. No ja to dam banana. Bananie będziesz miał głównie glukozę, jak dasz dojrzałego banana. Ja bym bananów nie wrzucał. To damy pójdź sobie jabłko. Jabłko.
Nie pamiętam, ile tam węgla jest, ale to dwa jabłka. 10. Dwa jabłka na pewno. Więcej, 40 gram węgla, to masz dwa jabłka. Takie cztery nieduże jabłka. No to do tego cztery jabłka. Dwa worki ryżu, 250 mięsa i cztery jabłka. Albo dwa duże. No, dobra. Jak tam będzie 10 gram, 400 gram jabłka. Czy tamtą, to jest 400 chuj, co? Gram jabłka. 400 gram jabłka. Tak. No. Ale podsumasz to. Dobra. Ale na czym? Na cynamonie, nie? No, z panem. No. Wiesz, panem, no. Mały ogień, jeszcze przykrym, pod zajebiste. Dobra. No, znaczy? No dobra, nie? No, no tak. Zajebiste, chuj. Tylko, że ja już o tej godzinie śpię, kurwa. Dobra. Stary, jeden się 30 węgli, wczoraj zjadłem 0, czuję się jak mumia. Ja już miałem 6 godzinę temu, tak szczerze to ledwo funkcjonuje, ale... Ja już mam w dupie, która jest godzina, no nie chcę komputer do 4 rano. Ja już mam wyjebany na ten materiał tak naprawdę, ale chcę zobaczyć to ładowanie jeszcze. Ja wczoraj z Kasper pisałem, zrobiłem sobie przerwę na jedzenie tylko i Kasper się obudził drugiej w nocy, chyba drugi pisaliśmy, nie? No. Po drugie. Kasper zaraz to myślałem, już Kasper śpi, to chuj, siadam ja do kompa dalej. Dobra, lecimy sobie dalej. Dawaj. Tutaj bym polekał 250 gram makaronu. 250 gram makaronu, ale czekaj, 250 gram makaronu, 300 gram, a też będziesz jeszcze coś czegoś dawał. Ale tak? Dobra. Posłuchaj, do tego... Dobra, 250 gram makaron, no. Do tego dajesz sobie cały słoik sosu do spaghetti. Do spudliszki czy tam z kombino z tego naprawdę są zajebiste, bo one są na dobrych pomidorach zrobione. Więc podsmażysz sobie tylko kurczaka mielonego albo w kostce nawet, zalejesz tym sosem. Ile to jest cały zrób inaczej, pojedź do Lidla. Ten mały? Pojedź do Lidla. I 400, to, no. To z do woku, ten wok. Nie, tam trzeba, nie kupi kombino. Ten kombino sos po prostu do makaronu, on jest z warzywami albo bolognes, nie, bo tam a, jest... Wiem, który. Ten, i to taki, że ten był taki pomarańczowaty bardziej. Tak, on ma jakieś 400 gram, Patryk. Zajebisty jest. Idealnie, tak. Ja mam to sprawdzone. Na 200. Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Kombino. Combino. Jak zobaczysz taki, który będzie wyglądał na smaczny, to jest ten, bo on nie jest czerwony, tylko taki pomarańczowy. I co do tego? No i stary, podsmażasz po prostu kurczaka albo w kostce, albo mielonego. Możesz cebulki trochę dodać, żeby to było smaczniejsze. A ja wrzucił ligawę mieloną. No jak będzie ci się chciało, będziesz miał, to tak, ale od biedy przejdzie jakiekolwiek mięso typu kurczak indyk, no nie? Tak, ale ligawa mielona z cebulą byłaby zajebista. Tak. Wyjebane by było, no normalne spaghetti, stary. No, właśnie, do tego można wrzucić właśnie taką mielonego kurczaka. 250 gram wołowiny tej ligawy wołowej. No. I do tego dajesz ten sos z cebulką, sobie podsmażasz to, mieszasz wszystko z makaronem, pyszne rzeczy. Troszkę papryki jeszcze do tego i masz pojebane. Tak. Mhm. Dobra, to zrobimy. Dobra. Kurwa, ale już zjadł. Ja pierdolę, no. To jest numer 3, tak? Dobrze liczę? Tak. To zrobię spaghetti z tego, tak. Dobra, ale może być na kurczaku. Może, ale będzie mniej smaczne. Ale będzie wygodniej. Dobra, 4. Czwarty. Tutaj można by było pójść czymś delikatnie przetworzonym, ale nie strasznie. Tak. Wiesz co, ja bym polecił tutaj w pieczywo. No, to by było 5 bułek codziennych. Tak. Czyli 500 gram pieczywa. 500 gram pieczywa. Nie, 200 gram. 400 gram. Takich, tych setek dużych. 400 gram pieczywa. 4 duże bułki. I w to bym się nie, tutaj bym, może nie, że złamał założenia, ale w to bym na pewno wsadził ze 3 paczki tej wędliny. Takiej z Peacock Pure, po prostu z kurczaka. Bo ona ma 1 gram fatu. Jest wyjebana. To jest 300 gram, tak? No to będzie tam 60 białka ma z 50. 20 no, białka. To 250 damy, no już kurwa, bądźmy. No i do tego, klasyka, tylko musisz to sobie kupić. Pomidor malinowy. No. Czerwona cebula. Czekaj. Czerwona cebula. Musztarda. Pomidor. Ale musztarda, trzeba musztardę. Wrzucę sobie ketchup jakiś, nie? Może być od biedy ketchup. I czekaj, mamy cebulę. Pomidor malinowy, a sałata masłowa.
Albo sałata rzymska. A nie może być lodowa? Może być, ale... Będzie takie... Lodowa ma gorzki posmak. Słuchaj, to zależy jak trafisz, nie? To jest tylko sałata, ale jak chcesz to zrobić naprawdę smacznie, żeby to miało ten, no to jak Patryk, będziesz na jednych zakupach, to jest jeden chuj. I tak pójdziesz i kupisz. Patryk, dobra. Kup sobie jeszcze skyr naturalny, wrzuć tam przyprawę do tzatziki, przelej to do szklanki w ogóle, połowę opakowania skyru naturalnego. Tam tzatziki. Przyprawą tzatziki. Tak, i trochę wody dolej, delikatnie wody, żeby troszkę było, wiesz, rzadsze. Zajebiste. I tym, Patryk, dajesz bułę i tą dolną warstwę buły smarujesz właśnie tym sosem takim tzatziki. Jeszcze możesz podpiec. Przyprawa do czego? Tzatziki. Przez te się zaczyna. Tysyiki. Jeszcze możesz tą bułkę podpiec, to ci ten sos nie wsiąknie, tylko zostanie na górze, by wszystko czuło. Dobra. No okay. I na górze ketchup, wiadomo, no nie? No. Czyli sałata, pomidor, cebula czerwona, Szynka, zajebista kanapka. Zajebista, no. To pojem sobie tym. 400, 200 węgla, to już pojesz, tak spoko, całkiem. No, na 100% fajnie. Dobra, 5. I to jest już ostatni posiłek z węglowodanami. Tutaj poleciałbym w klasykę i po prostu załadowałbym kilogram ziemniaków. A ja byś sobie zrobił pizzę? Kurde, ja bym w coś innego poleciał właśnie. Ja bym zrobił pizzę, tylko nie wiem, czy się Patryk będzie chciało. Słuchaj, kurde, czekaj, to szybki... Nie, szybki przepis. Ja tak robiłem. Dajesz 400 mąki. 400 a jest ten przepis na kanale? Jest. Dobrze, no to widzisz. Podlinkujemy 400 mąki, jeszcze. Tylko drożdże delikatnie. Czysta mąki. Czemu? No. A ile ty jesz węgli? 200 na posiłek? No, to czysta będzie. 300, no. 300. Mąki. No i tam już walisz co chcesz, tak samo. A jak robisz to ciasto? Ale to jeszcze będę pisał do ciebie, jak to ciasto zrobić, albo sobie wejdę na ten. No to pisz, to ci powiem. Ale tam już dajesz pieczarki, cebulę, szynkę, kurczaka normalnie, pomidor, dobra, papryka. Napiszę sobie pizza i już będę wiedział. Zajebiste będzie żarcie. W chuj. No i zostaje nam ostatni posiłek. Białkowo-tłuszczowy, ale tu myślę, że standardowo. To jest mój posiłek DBS, którego nie chcę zmieniać. Ale dobra, zdaję się na ciebie. Robimy nie, tak jak pizza. Tak jak wy uważacie. Pizza będzie miała 20 fartu, 30. Ale ja mówię już o ostatnim posiłku. Białko tłuszcze. Naleśniki miały być, czy nie? Będą, bo następny dzień się wrzuci. Mam jeszcze kupę rzeczy do opierdolenia. No to zrób sobie tasie mleczko na ostatni z masą orzechową. To jest kozak. Nie chcę tego zmieniać. Właśnie czeka na mnie. Już się nie mogę doczekać. No i mamy pierwszy dzień zamknięty. Drugi polecimy na szybko. Rano płatki owsiane. Czekaj. Ja to sobie zapiszę. Dobra. Pierwszy polecimy co? Płatki owsiane, czysta gram? Tak. Wiesz co? Ja bym tutaj dodał do tego ze dwa jabłka starte i dałbym cynamonu. Bo owies z jabłkiem i z cynamonem będzie wyjebiście smakował. Podgotowany. No tylko i drugi, pamiętajcie, że drugi posiłek to będzie posiłek przytreningowy. No, dlatego w pierwszym można polecić. Dobra, płatki owsiane do tego. Co tam mówiłeś, jabłko? Z dwa jabłka starte. Starte z cynamonem. Tak. No i słodzik, tylko trochę soli daj, bo do tego, żeby to wiesz. Ale ja do każdego posiłku daję sól. Widzę trzy szczypty teraz. Dobra. Tu masz ogarnięty, dwa. Tu bym nie kombinował za bardzo. Dałbym po prostu 250 kury. Gram ryżu. Kury i 200. Ale więcej. 250 gram ryżu. 250 gram ryżu. Daj sobie do tego jakieś buraczki czy coś, bo one fajnie na pompę robią. To jest z cebulką. Podsmażane. Moja mama zrobiła ostatnio. No to lepsze. Szanę. No to nie ma co gadać. Kozaki takie, no, to. Mam buraczków pod dostatkiem teraz. Z kilogram bym zjadł po prostu siedząc. Lubię strasznie. No. Trzy. Poczekajcie. Dobra, ja sobie muszę nos wysiąkać. Przepraszam, ale jestem kurwa chory. Wiesz.
Bo tu już chyba o tym Arnoldzie nie pogadamy, co? Nie, w następnym materiale się to ogarnie. A jak masz, nie pisał coś? Nie ja pewnie, czy już mnie trzyma z tydzień. Nie chcemy w ogóle to puścić. Nie, dzisiaj nie. Nie chciałem mu dupy truć nawet. Trzeci? Trzeci ja bym po prostu kaszamannę zrobił. Kaszamanna? No. Ale z owocami jakimiś. Z owocami, zdecydowanie. Wiesz co sobie kupisz? Będziesz w Lidlu na zakupach? No, pojadę, no. No bo te rzeczy kombino, te sosy trzeba kupić. To no trzeba nie? kupić, no jasne. No. I w lodówce głęboko mrożone będziesz miał 400 gram albo 450, ale chyba jest 400, mix mango ananas. W kawałki takie pokrojone. To nie jest taki, jak jest w puszkach, chujowy, tylko po prostu świeże kawałki pokrojone i przymrożone. On z 7 kosztuje, ale jest zajebisty, poza tym ananas poprawia trawienie. Więc jak ugotujesz sobie kaszę i nie dajesz dużo słodzika, nie dawaj do tego. Wpierdziel tam całą saszetkę tego, saszetkę, tą paczuszkę, ona jest wielkości mieszanki chińskiej, tej małej. I tego ananasa z tym mango i dosypujesz białka. Jest taki sztos, że ja pierdolę. Czekaj, to będzie 200 manny, tak? 200 manny na... Czyli 200 manny to spokojnie na 1,5 litra wody zrobisz. Manny? Zrobię na... No, zrobię tam na... Nie chcę się tak zapać strasznie tego. Ale nie rób takiego też gęściora, bo źle ci się to będzie mieszało, no nie? No to 1,5 litra wody, dobra. No, do tego paczka tego miksu mango-ananas, to jest ważne, bo tam są różne, a to będzie najlepsze. Paczka... Miks... Mango... No my jesteśmy pojebani, o 12:30 rozmawiamy o jedzeniu. Już ta godzina? No. 4. No ja bym tu jednak te naleśniki chyba poszedł, co Maciek mówił, bo naleśniki, czekają. Nie? I podsmażyłbym je jeszcze na patelni później. Naleśniki. I tutaj co? Ale to co? Aha, dobra. Ale tutaj jest ilu? Z 300? Tak. 300 przynajmniej, nie? Tylko, że do tego wypada mleka dać, więc mleko sobie to 0,5% tam załaduj. No to na luzie. I co jeszcze? I do tego twaróg, nie? 250 tak. Twarogu ze słodzikiem. Tak. Pomieszaj sobie to z jakimś jogurtem naturalnym, nie? Czy coś. Albo dasz właśnie skier naturalny tak samo, do szklanki, trochę wody, dużo słodzika tam. 250. Twarogu. I damy skyra całego, nie? To ile tam jest białka? Proszę. No? Białka 20 gdzieś. Tak. 20, no. A tam. Dobra. Skyr cały. Będzie więcej, no bo trochę tych naleśników wyjdzie. No? I do tego jakieś słodziki, jakiś aromat może wrzucić. Tak. Aromat sobie wiesz, jaki daj, waniliowy. I polej to wszystko, te wszystkie naleśniki, które usmażysz. Polej, tylko długo te naleśniki trzymaj na patelni, to ten twaróg taki będzie sernikowaty trochę, no. Taki wiesz, on tam się podusi w środku w nich, nie? No. Będzie zajebiste. Dobra. No i zostaje ostatni, tak? Nie, teraz jest piąty. Ostatni, ostatni z węglami. Z węglami, no. Na co masz ochotę? Z tym, co byś tu jeszcze dołożył? Może te ziemniory. Muszę pomyśleć. Ja bym zrobił frytki z ziemniaków. Frytki sobie zrobił. Ale z batatów. Ale no, frytki z batatów. No. Wiecie, że po naszemu to ziemniaki wczesne. To ile to jest? Czekaj, 200 batatów? Kilogram. Kilogram batatów. Tak, kilo batatów. Ale to nie wyjdzie właśnie paradoksalnie, to wcale nie wyjdzie dużo, bo z batatów, ogólnie z ziemniaków w piekarniku woda odparuje, więc no one tak. Się zmniejszą, nie zapchają cię w ogóle. 1 kilogram batatów. I weź do tego trzy różne suróweczki. 250 kury. Jakiś miks surówek do tego. Tak. Dobry. Do tego mięso, keczupik, znów ten skyr, te sasiki i bez takiego można powiedzieć, no, chciałem powiedzieć kebaba, ale do kebaba to nie taki ala kebab będzie. Ale coś takiego, no. Ale kozak. Ale jestem głodny, ja pierdolę, panowie. Dobra, panowie, 6 białko tłuszcze. I wiesz co, tutaj bym poszedł w zmianę, wiesz co bym przypierdzielił, Patryk? Zrób co? Sobie dojebaną michę sałatki. Jako? Weź sobie sos Knora. Ten taki, ja proponuję koperkowo-ziołowy albo włoski. Tą całą saszetkę, co są za złotówkę. I fetę jeszcze kup, serfeta. Tak, i słuchaj teraz tak. Dajesz w Lidlu, jak będziesz, bo to wszystko jednym rzutem sobie kupisz. Nie będziesz musiał po sklepach zapierdalać. No będę musiał zrobić jutro listę i pojadę, ale pojadę w poniedziałek dopiero. Dobra.
kup dwa opakowania miksu sałat z sałatą lodową, bo one są po 150 gram pakowane. To jest nawet nie półgłówki sałaty, to jest malutko. Dwa opakowania. No, dwa opakowania miks sałat, co tam jeszcze tak, było? Tak, ze dwa pomidory malinowe. Feta, trochę piersi wędzonej. Pierś, właśnie mięso ciągniesz po prostu, albo pierś wędzona, albo podsmażasz sobie kurę na patelni. Tutaj tylko podsmaż ją koniecznie z cebulą. Chociaż małą ilością, ale żeby była z cebulką, bo będzie zajebiście smakowało. I co tam jeszcze? No, i bierzesz sobie, ty masz 25 fatów kolacji, no nie? No to bierzesz sobie 25 ml oliwy, z oliwek. Albo jakiegoś oleju. Nie, ja będę trochę awokado. No to może dać, ale wtedy to będzie musiało, może być awokado. No to wtedy dajesz, przeliczasz sobie makro tak, żeby było, ale w każdym bądź razie sos trzeba wyrobić i z jakąś chociaż łyżeczką małą oliwy, żeby to miało sens, żeby to polać wszystko, no nie? I co tutaj jeszcze? No teraz jeszcze białko, nie? Bo białka nie ma. No to mięso. A mięso, kurczak, dobra, aha, dobra. Kurczak po prostu podsmażony w kostki, wrzucony z cebulką. Albo pierś wędzona, jak Maciek mówił, a cebulę czerwoną, która ci jeszcze tam zostanie z poprzedniego dnia, dokrawasz sobie, wiesz, w kostkę i wrzucasz do tego. Panowie, obejrzycie to, nie? Tak, tak. Ja nagram, tylko muszę auto kupić, w sensie wiecie, co jakaś sytuacja, ale jak przyjadę do was na zawody, to wam wiozę tyle ciasta, że nagrywam to. Kacper, przywożę ci dwie blachy. Jak moja mama ci zrobi ciasto, to ci powiem, że zajedziesz tutaj i jeszcze próbuj jej dłonią całujesz. No, takie takie pojebane. Tylko żeby fatu nie miało dużo. Nie będzie miało, zrobi ci... O, zawsze jest zajebiste. Dobra. Panowie, kończymy. Dziękujemy bardzo. Już? Widzimy się w kolejnym materiale. Dziękujemy. A czemu tak nagle? Czemu tak szybko? Maciek, ty zaczynasz dzień, my idziemy spać. Jem ostatni. Ja zaczynam dzień, pierwsza. No, pierwsza, u ciebie w południe. Ja wstaję o piątej. Nie, ja wstaję... O piątej wstajesz już? No. No nie, ja o szóstej wstanę. Ja po ósmej, ale posiedzę do piątej jak nic. Kasper będzie wstawał, będzie spać. Jestem pewny. Dobra. Materiał będzie... Słuchajcie, będzie pewnie czwartek, piątek. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami, że wytrzymaliście. Kto wytrzymał, naprawdę szacunek ogromny. Ja się dziwię, że wytrzymałem. O Arnoldzie, ale dobra, już kończymy szybko, panowie głodni, jak widać konkretnie. Widzimy się w następnym materiale. Dawajcie znaka, co jeszcze chcecie usłyszeć. Naprawdę możemy nagrywać pod korek, tylko mówcie co. Jasne, pozdro. Pozdro, dzięki.